Nie zapomnę, nie, że byłam na dnie, ale wtedy ty wyzwoliłeś mnie, wyzwoliłeś mnie. Powiem wam coś, jak ja sobie chodzę i cieszę się właśnie takimi rzeczami, gdzie w takich drobnostkach Bóg mnie wyzwolił. Powiem wam coś o tej ewangelizacji, która była w piątek. Ale nie o samej ewangelizacji. Było świetnie. Dotknęliśmy dużo ludzi. Ale później wróciliśmy do samochodu i patrzę, a zastawił nas ktoś z kodą. I nie możemy wyjechać z miejsca parkingowego. I zadziałałam od razu. Wstałam, a poszłam naprzeciwko do knajpy, która tętniła życiem. Weszłam, mówię, dzień dobry, czy ktoś tutaj kieruje Skodą, która właśnie zastawiła nasz samochód? Tam ludzie zaczęli żartować, że nie, oni Rolls-Royce'ami jeżdżą i tak dalej. Trochę sobie z nimi pożartowałam, wyszłam do następnej. W ogóle jakby bez żadnego gula, bez niczego. Poszłam do następnej, w niej nie było tak dużo ludzi. Pytam się, szukam właściciela Skody, który zastawił mój samochód. I jakiś chłopak wstaje i mówi, chyba znam, nie? Ale poszedł do innej Skody. Mówi, nie, to nie ten. No i mówi, a nie ma tam coś za szybą jakiegoś telefonu, nie zostawił. I podeszłam, rzeczywiście był telefon, zanim zadzwoniłam, już człowiek przyszedł i odjechał. I później wsiedliśmy do samochodu i tak mówię, jej. To jest niemożliwe. Wiecie, kiedykolwiek, znaczy bywa tak, że gdy głoszę Ewangelię, to mówię o tym, że kiedyś jak wchodziłam do tramwaju, a ludzie na przykład rozmawiali głośno i się śmieli, to ja myślałam, że się śmieją ze mnie. Miałam takie poniżenie. Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że mogę wejść sobie tak do knajpy, jak do siebie i po prostu zacząć rozmawiać z ludźmi, powiedzieć im, słuchajcie, ktoś mi zastawił samochód. Kto to jest? Kto z was? A nigdy nie myślałam, że mogę się nie zdenerwować na taką sytuację. Nigdy wcześniej nie myślałam, że mogę po prostu otwarcie z ludźmi rozmawiać, żartować jeszcze w takiej sytuacji i w ogóle odważnie sobie wejść tu, tu, tu i tu. I pamiętam, od razu mi się przypomniał taki moment w moim życiu, kiedy miałam już od 10 lat prawo jazdy, ale w ogóle nie jeździłam samochodem, ponieważ się bałam jeździć samochodem. Zrobiłam prawo jazdy, będąc w ciąży z Mikołajem i zaraz potem ten brzuch był taki większy, więc usprawiedliwiłam się, że nie będę jeździć, bo mi brzuch przeszkadza, a później urodziłam, więc nie będę jeździć, bo Sławek mnie wozi i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę przyczyną był lęk. Każdy mnie na tej ulicy chciał zabić. I w pewnym momencie miałam misję. Objęłam wtedy kościół dziecięcy i miałam misję. W ogóle wiedziałam, co mam zrobić. Wiedziałam, że mam zawieźć jakieś tam stołeczki, wyposażenie, wszystko to, co tam mi Duch Święty podpowiedział, co zrobić, żeby w ogóle te dzieci zaangażować. Sławek wyjechał, taki pech Boży. I nagle sobie zdałam sprawę, że ja muszę, przecież nie zataham tego wszystkiego na plecach, muszę wsiąść do samochodu i pojechać. I w tamtym momencie, no nie byłam w tym miejscu, w którym jestem teraz, nie? Więc pomyślałam sobie, okej, to ja poproszę moje dzieci, żeby się pomodliły o mnie. I oni byli rozłożeni na dywanie, coś tam grali sobie w jakieś tam gry, pomodlili się o mnie i ja mówię, dobra, to ja zrobię próbę, czy ja potrafię tam, w ogóle czy ja potrafię prowadzić. Miałam jechać do sklepu, wsiadłam do samochodu, pojechałam do sklepu,
i nie czułam lęku. Następnego dnia pojechałam do kościoła na zaciągniętym hamulcu. Dwa razy mi zgasł samochód. Jak wysiadaliśmy, to w ogóle śmierdzieliśmy jak tramwaj, któremu się zatarł hamulec. Ale po prostu nie miałam lęku. I za każdym razem, jak później wsiadałam do samochodu, to ja przypominałam sobie ten moment, kiedy w ogóle wcześniej miałam lęk, a teraz go nie mam. I po prostu nanizałam sobie ten diament na taki sznureczek, nie? I teraz, jak wracaliśmy, kolejny diament. I w ogóle to nie tylko, znaczy to nie znaczy, że mam dwa diamenty, o dwóch wam mówię, ale mówię wam o tym, bo po prostu w ten sposób się żyje z Bogiem. Chodzi o to, nie to, żeby rozpamiętywać swoje błędy, tylko o to, żeby być wdzięcznym, żeby uwalniać wdzięczność. O to chodzi.